Kolejna konferencja w Wieluńskim Szpitalu z udziałem dyrekcji lecznicy, władz powiatu, ale też posła Pawła Rychlika dotyczyła w zasadzie jednej, ale za to bardzo ważnej sprawy. Chodzi o gruntowną modernizację, a ściśle rzecz ujmując, przeniesienie w nowe miejsce szpitalnego oddziału ratunkowego. Wiadomo, że na tak dużą operację potrzebne są też duże pieniądze, które właśnie otrzymał Wieluński Szpital. Ten kosztorys, który był na początku oszacowany, okazał się niespójny, za mały i szpital wystąpił do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o aneksację umowy i zwiększenie dotacji. Z końcem tamtego tygodnia został podpisany w Ministerstwie Zdrowia między Ministerstwem Zdrowia a panem dyrektorem aneks do tej umowy, dzięki któremu do naszego szpitala wpływają kolejne środki. Mówię dlatego, że sytuacja, że te negocjacje i zabiegi o te pieniądze były bardzo trudne, ponieważ z tych środków, które zostały z tego programu operacyjnego w ramach wzmocnienia strategii infrastruktury ochrony zdrowia, zostały pieniądze, które miały być rozdysponowane między dwa ośrodki, między Wieluń. Ministerstwo stało przed wyboru Wielunia bądź jednego szpitala klinicznego w Katowicach. Stało się tak, że te pieniądze trafiają do Wielunia dzięki wspólnym zabiegom, dzięki też dobremu wnioskowi, który złożył szpital. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu z Ministerstwa Zdrowia otrzymuje 3 942 000 zł, 545 zł na montaż finansowy tego ogromnego przedsięwzięcia, jakim jest przebudowa i modernizacja szpitalnego oddziału ratunkowego. Także bardzo, panie dyrektorze, przekazuję to na pana ręce. Jestem przekonany, że panie starosto, już teraz ta inwestycja tak bardzo wyczekiwana i ważna dla szpitala będzie bez zbędnej zwłoki realizowana. Najważniejsze jest to, że środki prawie w całości pozyskane ze środków zewnętrznych będą wydatkowane właśnie na poprawę bezpieczeństwa, zdrowia i życia mieszkańców naszej ziemi. Bardzo serdecznie. Proszę ja panie. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu pracowników, ale także przede wszystkim pacjentów tego szpitala. Wszystkim, którzy w bardzo wydatny sposób przyczynili się do tego, aby uzyskać te środki. Myślę tutaj szczególnie o panu pośle, ale trzeba również pamiętać o powiecie, który także dokłada się do tego całego projektu. Myślę, że jest to dla nas ogromny zaszczyt i wyróżnienie, ale jednocześnie mam poczucie niezwykłej odpowiedzialności za dobre, prawidłowe wydatkowanie tych środków, ale także przypilnowanie terminów. No i faktycznie efektem tego działania musi być poprawa jakości obsługi procedur medycznych, bo robimy to przecież dla mieszkańców naszego powiatu i wszystkich, którzy z usług tego szpitala będą korzystać. Jeszcze raz dziękuję panu posłowi, panu staroście. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Prace związane z przeniesieniem SOR-u w nowe miejsce mają wkrótce się rozpocząć. Nie będzie to krótki proces. Starosta wieluński ma nadzieję, że zmodernizowany SOR w nowej lokalizacji zacznie pracować mniej więcej za rok. Będzie to zatem kolejny duży krok w poprawie warunków leczenia i podniesienia standardów medycznych wieluńskiego szpitala. Chciałbym przede wszystkim państwu podziękować, bo każde pozyskanie środków świadczy o umiejętnym współdziałaniu wielu osób. I dlatego bardzo dziękujemy. Z naszego medycznego punktu widzenia wiemy, że na naszym szpitalu widnieje hasło: jesteśmy po to, żeby państwu pomagać. Chcemy, żeby to piękne pomieszczenie, jakim będzie SOR, to nie było tylko pomieszczeniem, ale żeby faktycznie zorganizować tak sprawnie działający zespół ratowników medycznych, zespół pielęgniarek oraz lekarzy, który będzie współdziałał z sobą. Żeby hasła wiele nie mówiły, tylko żeby osoby, które będą do nas do szpitala przychodziły, żeby faktycznie mogły to powiedzieć, że faktycznie my jesteśmy po to, żeby państwu móc pomóc. I to z mojego tutaj punktu widzenia
jest nadrzędnym celem. Uważam, że zaczynamy się zmieniać, pozyskujemy nowe kadry pielęgniarskie, nowe kadry ratownicze, również coraz więcej nowych lekarzy do nas trafia. Kadra nam się zaczyna odmładzać i faktycznie no, chcemy, żebyście Państwo mogli powiedzieć, że jesteśmy tu po to, żebyśmy mogli Wam pomagać. I to jest nasz nadrzędny cel. Przypomnijmy zatem, że nowy szpitalny oddział ratunkowy usytuowany będzie w centralnej części szpitala, tuż przy głównym wejściu. Z kolei w dotychczasowej siedzibie oddziału ratunkowego mają znaleźć miejsce szpitalne poradnie specjalistyczne, które w tej chwili znajdują się głównie w piwnicznej części obiektu, a dłuższa relacja z konferencji w temacie tygodnia.